Największy sklep internetowy dla rolników w polu.pl. Tysiące produktów. Masz większy wybór w polu.pl. W czwartek, 6 września, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprosiło mieszkańców do wspólnej zabawy. Pod czujnym okiem instruktora plastyki, pani Marzeny Bielawskiej, rodzice wraz z dziećmi uczyli się malować na szkle. Motywem przewodnim była twórczość artysty pochodzącego z ziemi ciechanowskiej, Bolesława Biegasa. Malowanie obrazów Biegasa też jest bardzo trudne, więc wybraliśmy takie, które można przedstawić konturem, kolorem i żeby to przypominało twórcę ziemi ciechanowskiej. Bolesław Biegas, a właściwie Bolesław Biegalski, był rzeźbiarzem, malarzem i dramatopisarzem. Urodził się w Koziczynie koło Ciechanowa. W tym roku przypada 140. rocznica urodzin artysty. Za pomocą warsztatów organizatorzy chcieli upamiętnić jego twórczość. Wydarzenie było także częścią 25. Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Celem naszej akcji jest tutaj rodzinne malowanie inspirowane dziełami Bolesława Biegasa. Jest tu dzisiaj malowanie na szkle. W tej akcji może wziąć każdy, dorosły czy dziecko. Chodzi o to, żeby zintegrować całą rodzinę, żeby mogli miło spędzić czas. Większość uczestników po raz pierwszy zetknęła się z tą formą sztuki. Mimo to już po kilku minutach warsztatów na szkle zaczęły powstawać piękne dzieła. Super, jak na pierwszy raz sobie radzimy. Na razie mamy kontury. O, proszę. Na pewno jest to coś innego niż w domu. No, ciężko, ale dajemy radę, będzie fajnie. Fajna zabawa. Dobrze jest. Dalsza część obchodów Święta Biegasa w Ciechanowie odbyła się w sobotę 9 września. W programie była prelekcja multimedialna pod tytułem Bolesław Biegas, znany, a zapomniany geniusz z Mazowsza oraz zwiedzanie miejsc rodzinnych artysty. Największy sklep internetowy dla rolników w polu.pl. Tysiące produktów. Masz większy wybór w polu.pl.